Wszystko w tym może być. Jezus. Nie ma opcji, żeby przejść. Dobra. Długie spodnie są. Można iść jeszcze raz się przedzierać przez zieleninę. Podejście numer 2. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko się trzeba do tego dziada dostać. Bo nie będzie. Dobra, mogę nie wrócić stąd. Tego się nie spodziewałem. Trochę pokrzyw. Już ich nie czuję. Pokrzyw już nie czuję. Już nóg nie czuję. Ale masz spodnie? Ważne, że są spodnie. Na końcu garniec złota. Teraz trzeba się dostać do środka. Problem w tym, że dzisiaj na pewno nim nie wyjedziemy, nie wyprowadzimy go. Trzeba będzie tutaj wszystko skosić, żeby się dostać. No ale najważniejsze to jest to, co jest w środku. I na tym się dzisiaj skupimy, zobaczymy, co będzie dalej. Otwieraj, otwieraj. Ślimaczek, pojęczynka. Za nami las. Ile on tu już stoi? Ze 20, 15 lat? 20? O, tu mamy przejście. Tędy szliśmy. Się udało wydeptać. I tada! Mamy bramę. Pomalutku. Podejście numer 2. Wczoraj nie udało się dostać. Klucze niestety nie pasowały. Ale dzisiaj mam nadzieję, że mamy odpowiednie klucze i już pójdzie łatwiej. Jak widać, ścieżka wczoraj wydeptana dalej sobie jest. Dzisiaj trochę lepiej się przygotowaliśmy. Długie spodnie, odpowiednie buty. I jesteśmy na miejscu. Zobaczymy. Jeszcze kawałeczek. Tutaj przejść między tymi trawami. Ciach. Jest nasza wydeptana ścieżka. Trochę slalomem, ale podłoże tego wymaga. Ciach, jesteśmy. No i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Otwierasz?
Nie otwieraj, ja będę kręcił. Będzie kaptur założył. Zobaczymy. Pasuje? Pasuje, tylko zardzewiałe. I tak nieźle. On się później nasmaruje. Przedłużasz sytuację. Od wczoraj czekam. Dobra. Łódki są. Chodźcie. Czemu ciężko będzie. Chyba nie otworzymy. Dobra, czekaj, może drugą by. Czekaj. Wygląda to słabo, ale... Zobaczymy sobie. Dobra, już coś... Mała żabka. Żeby nie wyłamać, wiesz. Ciekawe, czy tym w ogóle damy radę wyjechać. Weź poświeć, może coś to da. Też wezmę swój. No pospadało trochę. Który to może być rok? No, kierunek to sam chyba odpadł. No, powiem szczerze, że wygląda to... ciekawie. Otworzy się. Nie wygląda to źle. Generalnie tym się nie otworzy, widzę, że... Nie, nic na siłę. I tak nie zakłada się robić. Tak, ja, żeby tu nie zawierać niczego, zawiasy nie. Coś umarło w środku? To co leży? Może być jakiś mysz. Mysz. No też jest jakiś. Ale patrz jaki pojazd. No to wszystko jest do oczyszczenia. Nie, ale patrz jakiś mysz. Wszystko się tam uchylone. No to wiadomo, że to wlazło. Nawet nie chcę wiedzieć, co to jest na górze. To po prostu do śmietnika. No, tam decha spadła. W sumie nie, zostaw otwarte. W sumie dzięki temu, że jest ten bagażnik, to trochę się uratował ten dach, jak to spadało. To chyba wygląda, że jest... Tak, jest decha, nie, ona spadła i później się zsunęła jeszcze. Coś tu lata, jest sobie. Co? Coś ci usiadło na ręku. Ale to wszystko... No, progi poleciały. Tak? To też wszystko jest. Będzie woda była do połowy. No jak to? Myślisz, że to w wodzie stało? No jeszcze czas stało, jak to były te powodzie kiedyś. A, kurde, to nie jest to coś... Tego popękało to wszystko. W ogóle będzie do ratowania.
stacyjce? Czekaj, muszę sobie oświetlić. No faktycznie. Są stacyjce. No, zegary. Trzy. Co tu mamy? Olej. Temperatura. Oleju. Nie widzę. Światła. Kierunki. Paliwo. Z tyłu tylko trochę zeszło. Tłumik. Tłumik nawet nie najgorzej, ale widać, że to wszystko zalane biteksem. Nikt tu się nie otwiera? Nie. Nie, no to... Patrzcie, że tu dziur jest. Tu myszy będą. No ale to wszystko przez te poduszki tutaj. Renault. Który to był numer? Trzeba Renault będzie sprawdzić. 12. Hak elegancko. Co się dzieje? To już świat pająków się zrobił. Ale chlapacze dacie. Pierwsze egzemplarze na częściach francuskich dać. No to chyba został ten Renault przyklejony tak po prostu. Tak mi się coś wydaje. Taka sama ruka. No to zawsze coś lepiej było niż, no, niż dacie. W latach PRL-u. Szczerze nie wiem, co z tego wszystkiego, co o tym myśleć. Trzeba będzie to wyciągnąć po prostu na zewnątrz jakoś. Ale to jak się skosi trawę. Wyciągnąć go na siłę. Coś stuka. Może komuś do domu weszliśmy. A to jego skarb jest. Coś stuka w komin. Może jak się topy. Może nas nie zabije. Jak nas zabije, to może znajdą kamery potem. Za 20 lat znowu. Zobaczmy, jak podobna. No nie wiem. Nie ma podłogi? Nie, nie będę się tu kładł. Trochę mi się nie chce w tym wszystkim. No na pewno trzeba go wyciągnąć na dwór i zobaczyć, co z tego wszystkiego zostało. No blacha, wydaje mi się, że to wszystko to jest standard, ale tutaj widać, że drzwi doły poleciały. Jeszcze coś tam wali, wchodzi po tym, po suficie. Albo w suficie chodzi.